Mój monitoring w Kubernetesie jest do bani. Jest to zdanie, które słyszę nadzwyczaj często. I chciałbym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tym, dlaczego. I może co zrobić, żeby nie był do bani. Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o mnie, dlaczego tutaj jestem i mówię o takich rzeczach. Aktualnie pracuję jako SRE oraz team lead w firmie Kubermatic. Pracuję nad rozwojem produktu naszego, czyli platformy do tworzenia i zarządzania klastrami Kubernetesa, a jednocześnie pracuję przy wsparciu i utrzymaniu naszych usług zarządzanych, oferowanych klientom, czyli naszego tak zwanego managed service. Jako DevOps, admin, SRE, nazwijmy to jak chcemy, jestem fanem monitoringu i rozwiązywania wielu dziwnych problemów. Natomiast jestem bardzo dużym przeciwnikiem rozwiązań, które są nadmiernie skomplikowane, overengineeringu i staram się, żeby rzeczy, które robimy, były jak najprostsze. I w ostatnim czasie niewiele się działo, więc mogę się jeszcze tak po troszku pochwalić, że przetłumaczyłem taką książkę na język polski. I ona jest bardzo fajna, na pewno po angielsku. Po polsku jej nie czytałem, ale po angielsku była super, także po polsku też polecam. I przejdźmy może do prezentacji. Czemu mój monitoring jest do bani? Przede wszystkim dlatego, że nie jest tak bezobsługowy, jak myśleli jego użytkownicy. O czym dokładniej opowiem tutaj? Opowiem o takich subiektywnie wybranych przeze mnie problemach, które napotykałem już wielokrotnie u klientów i także w naszych środowiskach. I o zagadnieniach, o których chcielibyśmy zapomnieć, bo chcielibyśmy używać rozwiązania wystrzeli zapomnij, ale niestety nie możemy, czyli musimy troszeczkę pamiętać o tym, jak działa Prometeusz, co on robi i w jaki sposób cały ten mechanizm się kręci. Natomiast nie będę opowiadał o żadnym pisaniu regułek, o tym, jak zarządzać alertami, jak zarządzać konfiguracją naszego monitoringu. O tym jest wiele prezentacji, które są na pewno bardziej dokładne i wiele już zostało słów o tym napisane. Więc zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle Prometeusz, skoro wszyscy mówią, że do bani, no może nie wszyscy, ale często słyszymy, że coś tam jest nie tak. Więc zacznijmy od tego, czemu Prometeusz i czym jest Prometeusz. Jest to projekt open source przynależący do CNCF-u, do Cloud Native Computing Foundation. I co ciekawe, jest to drugi w historii projekt, który został uznany za graduated z CNCF-u, czyli gotowy do używania. Pierwszym był oczywiście Kubernetes, natomiast drugim był Prometeusz. Jest to taki fun fact zupełnie nieistotny dla dalszego ciągu tej prezentacji, ale warto wiedzieć. Ale jako, że tutaj ten Kubernetes i Prometeusz idą w parze, no to oczywiście Prometeusz jest domyślnym sposobem instrumentacji i monitoringu Kubernetesa. Więc no i bardzo dobrze ze sobą żyją, tak? Prometeusz i Kubernetes. Posiada zatem także mechanizmy integracji z Kubernetesem, czyli na przykład Service Discovery. W bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko przejść do monitoringu usług czy naszych aplikacji, workloadów uruchomionych właśnie na Kubernetesie. Co więcej, metryki w Prometeuszu czy to, co jest dla nas najbardziej kluczowe w monitoringu, są bardzo proste. Po prostu są to takie linijki tekstu. I ten przykład, który tutaj mamy, jest tak zwaną właśnie serią danych. Ma jakąś nazwę, ma jakieś labelki, etykietki i ma jakąś wartość. To jest piękne, to jest proste, łatwo to zrozumieć i można z tym podejmować jakieś dalsze interakcje. I co najważniejsze, z racji popularności Prometeusza, biblioteki do instrumentacji naszych aplikacji, czyli po prostu udostępniania metryk z naszych aplikacji, są dostępne w większości języków programowania. Kto z was korzysta z Prometeusza? Super. A kto z was zarządza Prometeuszem? Okej, tak jak się spodziewałem. Dobrze. To fajnie. No myślę, że tutaj będziemy mieli o czym porozmawiać. Dla tych, którzy nie korzystają z Prometeusza,
a już usłyszeli, że jest to system do monitoringu aplikacji w Kubernetesie. Pokrótce opowiem na schemacie, jak ten Prometeusz działa, bo dosyć istotne jest zrozumienie tego, czym różni się od takiego klasycznego monitoringu Prometeusz, od jakiegoś, nie wiem, na przykład Zabbixa, Nagiosa, czy innych wspaniałych narzędzi, o których pamiętamy, ale już ich raczej nie używamy niestety. Przede wszystkim serwer Prometeusza składa się de facto z takich dwóch najważniejszych komponentów logicznie, czyli z części, która pobiera metryki z naszych aplikacji oraz części, która te metryki przechowuje, czyli TSDB, Time Series Database, czyli po prostu bazy danych serii czasowych. Chyba. I co najważniejsze, sam Prometeusz ma te dwa proste zadania. Zebrać metryki i je zachować. Oprócz tego przelicza jakieś regułki, ale nie zajmuje się wysyłaniem alertów, nie zajmuje się wyświetlaniem. No, jest oczywiście UI w Prometeuszu, ale umówmy się, to jest tylko po to, żeby można było w razie czego sobie coś tam podejrzeć, ale nie jest to skomplikowane narzędzie do obserwowania tych metryk, które zebraliśmy. Do tych różnych zadań używane są inne komponenty. Na przykład Alert Manager, który przesyła rzeczywiste notyfikacje o jakichś alertach czy o jakichś regułkach, które zostały wyliczone, odpalone, że coś jest nie tak w naszym monitoringu i wysyła je w odpowiednie miejsca, tam gdzie skonfigurujemy. Zajmuje się też takimi rzeczami jak deduplikacją czasami, jak grupowaniem tych alertów, tak żeby ułatwić ich obsługę. Z kolei, jak już wspominałem, Prometeusz zaczytuje metryki, ale mamy czasami takie sytuacje, w których nie możemy liczyć na to, że Prometeusz za jakiś czas nam odczyta te metryki z naszych aplikacji. Na przykład mam jakieś cronjoby uruchamiane w Kubernetesie. Do tego bardzo często takim komponentem, którego używamy, aby przesłać metryki do Prometeusza, jest coś, co się nazywa Push Gateway, który zbiera te metryki, po czym Prometeusz je sobie zaczytuje, pobiera i wszystko jest w porządku. No i jak wspominałem, istnieje Web UI Prometeusza, ale chyba najbardziej popularnym narzędziem, którego używamy do obserwacji tego, co w Prometeuszu zostało zgromadzone, jest Grafana, która jest chyba takim najsensowniejszym sposobem wizualizacji i prezentowania naszych danych zebranych w Prometeuszu. I to w gruncie rzeczy jest to dosyć mało złożony system, tak z góry patrząc, i powiedzmy, że jest to wszystko, czego potrzebujemy, żeby Prometeusz działał. No ale zanim zacznę tutaj więcej o tych problemach, które chcemy rozwiązać, czy które nam się zdarzały, do czego właściwie używamy Prometeusza? Zarówno do monitoringu infrastruktury, i tutaj przez infrastrukturę rozumiem zarówno jakiś hardware będący pod spodem, jak i samego Kubernetesa, mamy takie aplikacje zwane eksporterami, które służą właśnie do tego, aby Prometeusz mógł odczytywać metryki z różnych źródeł, które natywnie tego nie wspierają. No bo na przykład załóżmy, korzystamy z AWS-a, mamy tam CloudWatcha i CloudWatch sam z siebie jest jakimś tam źródłem metryk informacji, który bezpośrednio nie wspiera Prometeusza, ale chcielibyśmy część tych metryk w naszym Prometeuszu wykorzystać, żeby móc sobie monitoring w oparciu o znane nam narzędzie skonstruować. I mamy do tego na przykład narzędzia typu CloudWatch Exporter, które pozwalają nam te metryki odpowiednio przenieść do naszego systemu. Analogicznie jakiś właśnie vCenter Exporter. I zdradzę wam sekret, większość tych produktów nazywa się coś, co eksportujemy, kreska eksporter, więc to jest bardzo dobry trik, jak chcemy sobie coś monitorować, wpisujemy coś tam eksporter i prawdopodobnie jest. Używamy go także do Prometeusza, także do monitoringu platformy.
Czyli tutaj w tym kontekście mam na myśli naszą platformę, nasz produkt, który jest również zainstrumentowany, eksportuje metryki, które mówią o tym, jak cały system działa, ale także wykorzystujemy ten sam system Prometeusza do monitoringu aplikacji naszych użytkowników, które są dynamiczne, zmieniają się. Jest tam po prostu wiele rzeczy, których nie możemy się spodziewać wcześniej, ale jest to z pewnej perspektywy nieistotne, bo to, co nas interesuje, to endpoint / metrics, pod którym zobaczymy piękny listing metryk i je pobierzemy do naszego Prometeusza. I to jest piękne. I co jest tutaj bardzo istotne? Myślimy tutaj raczej o takim krótkoterminowym monitoringu. Analizujemy metryki z krótkiego czasu. Umówmy się, że to recencja danych liczona w dniach, a nie w miesiącach. I dlaczego to jest istotne? O tym później. Natomiast chciałbym, żebyśmy to mieli w pamięci. No więc mamy naszą platformę, mamy Prometeusza. No i sobie monitorujemy. Jest pięknie, wszyscy są zadowoleni. Aż tu nagle przychodzi klient i mówi, że w Grafanie ma jakiś taki error. No i nie działa. No i ratujcie. No i w zgłoszeniu jest informacja, czy wy na pewno przechowujecie w tym Prometeusie dane z 14 dni, bo jak zrobiłem tą kwerkę na 7 dni, to działała. A jak zrobiłem na 14, czerwone, nie działa. Kwerka jest jaka jest. To, co jest w tej kwerce, jest nie do końca istotne. To bardziej chodzi o to, że jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądają kwerki do Prometeusa, to one wyglądają właśnie mniej więcej w ten sposób. Wyglądają prawie tak samo jak metryki. No więc jako człowiek, który chciałby naprawić to, co nie działa w naszym klastrze i naprawić, odpowiedzieć na zgłoszenie od naszego klienta, muszę sobie zadać pytanie, co właściwie mogło pójść nie tak? No i takie zapytanie, ta informacja, że zapytanie z 7 dni działa, zapytanie z 14 dni nie działa, sugeruje mi jedną z dwóch ścieżek, tak wstępnie, co mogło pójść nie tak. Albo po prostu gdzieś tam przeliczenie tego zapytania trwało zbyt długo, dostaliśmy po prostu timeout, albo przeliczenie niekoniecznie trwało za długo, ale po prostu wymagało zbyt wielu zasobów i nasz serwer nie był w stanie odpowiedzieć na takie zapytanie. Co dalej? Co dalej? Dalej musimy zastanowić się, co się właściwie dzieje w momencie, kiedy wpiszemy nasze zapytanie, naszą kwerkę, naciśniemy Enter, no i co? Tutaj pokrótce opiszę, co robi Prometeusz, żeby taką kwerkę zrealizować. Po pierwsze, określa przedział czasowy, jakiego dotyczy zapytanie i ładuje do pamięci odpowiednie bloki danych. Tu jest pierwsza informacja, że no, ładuje jakieś rzeczy, jest tego dużo, jest w pamięci. I czas, który nas tutaj interesuje, to jest, co istotne, zarówno czas, którego dotyczy sama kwerka, jak i ewentualny czas, który jest nam potrzebny na przykład do agregacji, bo szukamy informacji z całego, z 24 godzin wstecz, więc ten cały czas trzeba odpowiednio posumować. W kolejnym kroku Prometeusz znajduje odpowiednie, interesujące nas serie danych, bazując na selektorach w naszym zapytaniu. I tutaj z kolei istotne znaczenie ma problem i zagadnienie kardynalności metryk, o którym za chwilę. I dopiero kiedy te wszystkie dane Prometeusz zaczyta, przechodzi do właściwych obliczeń na tych danych, które uzyskaliśmy. No i zacznijmy od końca. No to jest tak jakby najprostsza sprawa, która mogła pójść nie tak. Po pierwsze, nasze zapytanie mogło być po prostu koszmarnie źle zbudowane i trwało za długo. Po prostu nie przekroczyło timeout, przekroczył możliwy czas na wykonanie konkretnego zapytania w Prometeuszu. No i dostaliśmy error. Okej. Jak można rozwiązać problem suboptymalnych zapytań? Po pierwsze, optymalizując je.
I optymalizacja takich zapytań może polegać zarówno na zmianach składniowych w zapytaniu, jak i na stosowaniu tak zwanych recording rules, czyli takich wstępnie przeliczonych wirtualnych metryk, które są bardzo, bardzo istotną rzeczą w Prometeusie i pozwalają na agregację tak jakby w locie informacji, które wiemy, że później będziemy i tak chcieli przeliczać, szczególnie jeżeli przeliczanie ich jest dalej dosyć intensywne, wymaga dużo mocy obliczeniowej. Ale warto tutaj też pamiętać, że kiedy chcemy optymalizować zapytania, to musimy też to robić mądrze, bo załóżmy, że ktoś miał jakieś zapytanie, które korzysta z metryki o takiej nazwie i w pierwszym kroku, żeby podejrzeć, co to właściwie jest za metryka, co w niej jest i tak dalej, po prostu zrobi QR-kę z nazwą tej metryki. No i ja tutaj miałem szczęście, bo tej metryki było tylko 14 tysięcy rekordów, więc po prostu komputer troszkę pomielił, poczekał, poszedłem zrobić kawę, wróciłem, no i powiedział mi, że pokazuje mi tylko 10 tysięcy. Natomiast można też trafić gorzej. I co? No i właśnie. Jeżeli trafimy gorzej i się okaże, że tych metryk o danej nazwie na przykład jest bardzo dużo, to serwer niekoniecznie musi podołać w pokazaniu nam wartości, o które zapytaliśmy. I tutaj chciałbym opowiedzieć w kilku słowach o kardynalności metryk. Kardynalność metryk to taka wielkość określana jako liczba różnych zestawów etykiet, labels, dla metryki o zadanej nazwie. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że mamy metryki o takiej samej nazwie, które różnią się tylko zestawem etykiet, które mamy tutaj dostępne, tak? Wszystkie metryki mają etykietę serwer o wartościach serwer 1 lub serwer 2, serwis o wartościach API albo frontend oraz metoda get lub post. Tak, to są łączna liczba requestów HTTP, na przykład do naszej aplikacji. I widzimy w takim razie, że nasza metryka o nazwie HTTP Request Total ma kardynalność równą 8, ponieważ mamy 8 różnych zestawów labelek, które tutaj występują. I teraz, jeżeli nasze zapytanie wygląda tak jak powyżej, czyli szukamy wszystkich serwerów o nazwie zaczynającej się od serwer, co może nie było najsprytniejszym przykładem, ale jest. Pokazuje, że można pisać regexy. Oraz wszystkie metody, które nie są równe post, otrzymujemy takie cztery query. I teraz, gdyby tych etykiet było więcej, na przykład doszłaby tutaj nam jakaś etykieta o nazwie, nazwa poda, podname. Mielibyśmy tych serii, o które pytamy, odpowiednio więcej, a niekoniecznie dawałoby nam to jakieś konkretne informacje. Jak można zmierzyć kardynalność metryk? Jak ją przede wszystkim monitorować? Oczywiście można to zrobić za pomocą odpowiednich query w Prometeuszu. Warto tutaj też wiedzieć, że nazwa metryki również jest etykietą tej metryki, więc można zbudować query, która nam wypisze liczby różnych serii czasowych dla każdej z nazw metryk, albo możemy też pójść trochę dalej i wypisać sobie na przykład top 10 metryk o najwyższej kardynalności. No i ja coś takiego zrobiłem. I zobaczmy, to jest query wykonana na serwerze, który nie jest specjalnie zajęty robotą, umówmy się. No ale warto tutaj zwrócić uwagę na rzędy wielkości tej kardynalności metryk na wcale nie tak zajętym serwerze. Oczywiście tutaj wprawne oko użytkownika Prometeusza zauważy, że to są metryki typu bucket, czyli są to metryki związane z histogramami, więc one naturalnie będą miały odpowiednio większą kardynalność. Natomiast
to nie zmienia faktu, że są to metryki o wysokiej kardynalności, które generują bardzo duże obciążenie dla naszego serwera, kiedy będziemy o nie odpytywać, czy mogą generować coraz większe. I pierwsza metryka, która nie jest metryką histogramową, ma kardynalność na tym serwerze równą 10 tysięcy. Ja sobie teraz jeszcze pozwolę wypisać jeden taki wpis z tej metryki. I zobaczmy, jakiego rodzaju informacje przechowywane są w etykietach, kiedy ktoś nie za bardzo o nie dba. Nazwa aplikacji Node Exporter. OK. To jest dosyć istotna sprawa, raczej się nie zmienia. Ta metryka wychodzi z aplikacji Node Exporter i tyle. Controller Revision Hash. To jest najprawdopodobniej ta część nazwy poda, która jest zależna od wersji replika setu z deploymentu. Czy to jest informacja, która się będzie często zmieniać? Raczej tak, nie? Bo z każdym kolejnym deploymentem ta informacja będzie się zmieniać. Czy to jest informacja, która jest dla nas bardzo istotna? Tutaj tak naprawdę odpowiedzi mogą być różne. Bardziej istotne jest właśnie zadawanie tego pytania, kiedy patrzymy na metryki. Z mojej perspektywy ta konkretna etykieta nie jest specjalnie istotna, ponieważ ja i tak prosto nie zmapuję, czy w danym momencie nie interesuje mnie, która to była wersja, interesuje mnie jakaś tam wartość tej konkretnej metryki. Może mnie też interesować, w jakim to było namespace'ie, na jakim to było nodzie. Kogoś innego z kolei może to interesować, ponieważ śledzi w zależności tej konkretnej metryki od kolejnych wersji aplikacji. W sumie jak tak teraz o tym mówię, to chyba nawet ma sens. Okej, niech zostanie. No ale następnie mamy metryki typu instancja. Mamy metrykę typu job, czyli nazwa tak jakby zbioru metryk, które analizujemy w Prometeusie. To są informacje, które służą głównie do wybierania tych metryk podczas pisania zapytań. Ale rzeczy w stylu local address i local port. Jeśli mówimy tutaj o jakimś podzie uruchomionym w Kubernetesie, to jestem prawie pewny, że nie jest to specjalnie istotne w większości sytuacji. Może w tym konkretnym kontekście jest, może nie. Nie wiem, bo szczerze mówiąc nie wiem, od czego to jest metryka, ale miała wysoką kardynalność, to pokażę. I analogicznie przechodzimy przez wszystkie tego typu metryki, analizujemy, czy to jest nam potrzebne, czy nie. I warto sobie pomyśleć o tym w ten sposób. Jeżeli na przykład nazwa poda jest dla nas nieistotna, jest w pewien sposób nadmiarowa, bym powiedział, bo jak widzimy, nazwa poda to jest połączenie tego, co jest w app i połączenie tego, co jest w controller revision hash. Nie tutaj, przepraszam, w tym wypadku nie, ale mogłoby być na przykład. Warto zastanowić się, które z tych metryk są nam potrzebne, które nie, ponieważ każda kolejna wartość dla danej etykiety powoduje podwojenie kardynalności danej metryki. Bo jeżeli nawet wszystkie inne wartości się nie zmieniają, to kolejna wartość powoduje po prostu pojawienie się kolejnej serii danych, co ma już znaczący wpływ na zarówno wykonywanie zapytań, jak i przechowywanie tych danych w Kubernetesie. Zacząłem już o tym mówić, ale żeby zarządzać kardynalnością metryk, można zastosować kilka podejść, które są dosyć dosyć proste w zrozumieniu, natomiast trudne do perfekcyjnego użycia czasami. Warto się trochę z tym zapoznać, pomęczyć, ale przede wszystkim, tak jak wspominałem, można odrzucać te metryki, które są dla nas niepotrzebne, przepraszam, labelki metryk, które są dla nas w tym momencie niepotrzebne, bo to, że nasza aplikacja, nasz workload generuje jakąś metrykę, nie znaczy, że my tak naprawdę musimy ją przyjąć. W dowolnym momencie przed zapisaniem w bazie danych możemy te konkretne metryki odrzucać. Etykiety. Możemy także za pomocą tej samej techniki metric relabeling przepisywać etykiety, na przykład łączyć je. Tak? Bez laseru. W którym miejscu robisz
Nie planowałem tego, ale mogę później to pokazać, w sensie nie w ramach prezentacji, ale mogę później to pokazać. To się robi na etapie definicji tych jobów w Prometeusie, czyli właśnie celów, które chcemy skanować pod kątem metryk i tego, w jaki sposób chcemy te metryki odczytywać. Tam też definiujemy, w jaki sposób te metryki przerabiamy, przyjmując je do systemu. Więc możemy później na to spojrzeć. Jest taka dosyć ciekawa technika, aczkolwiek jest ona może... To jest przykład rzeczy, która wymaga więcej nieproporcjonalnie dużo pracy dla korzyści, czyli na przykład możemy rozdzielić metryki, które monitorujemy naszymi różnymi serwerami Prometeusza, bazując na pewnych parametrach, także globalnie, patrząc na kilka serwerów Prometeusza, które mamy dostępne, kardynalność tej konkretnej metryki się nie zmieni, natomiast lokalnie dla każdego z nich będzie trochę inna. Na przykład możemy mieć serwery Prometeusza skanujące tylko określone namespace'y w Kubernetesie, tak? W ten sposób, jeżeli mamy dwa serwery Prometeusza, jeden będzie sczytywał metryki z namespace'ów od A do M, a drugi od N do Z, to będziemy mieli mniejszą kardynalność dla każdego z nich, natomiast globalnie zbierzemy wszystkie metryki. No ale przede wszystkim istotny jest stały nadzór i monitoring, bo ja tutaj cały czas mówię o tym, że chcemy te labelki usuwać, ale w rzeczywistości i w takim, powiedzmy, w prawdziwym świecie, nie w teorii, nie w prezentacji, te labelki się pojawiają coraz to nowsze i coraz to kolejne, ponieważ biznes w jakiś sposób chce te metryki katalogować odpowiednio, odpowiednie informacje z tego wyciągać, chce oznaczać je w kolejny sposób i ta kardynalność niestety jak entropia wiecznie rośnie, przy czym możemy to zatrzymywać. No, dobra, może trochę skłamałem, możemy też zmniejszyć tą kardynalność, ale sama z siebie będzie rosnąć, tego się nie da uniknąć. Zatem, jeżeli mamy metryki, które mają wysoką kardynalność, to samo znalezienie odpowiednich ciągów danych, które nas interesują w ramach naszej querki, może zajmować bardzo dużo czasu i powodować opóźnienia, timeouty w naszym wykonywaniu querek w Prometeusie. Wróćmy do tego, co się dzieje przy wykonywaniu zapytania. Pierwszym etapem, o którym jeszcze nie mówiliśmy, jest załadowanie do pamięci odpowiednich bloków danych. Co to znaczy? Co to są odpowiednie bloki danych? Oczywiście odpowiednie bloki danych to te bloki danych, które zawierają wartości metryk z danego czasu i wartości metryk, których szukamy. Ale żeby to miało sens, to musimy troszeczkę zrozumieć, jak w ogóle Prometeusz przechowuje dane na dysku i w jaki sposób te dane później znajdują się w pamięci, tak? Przepraszam, tu. Do tego chciałbym przejść. Metryka, która trafia do Prometeusza, w pierwszym kroku umieszczana jest w tak zwanym głównym indeksie, w tak zwanym headzie, w pamięci. Jednocześnie te same metryki są wrzucane w formie niemal surowej do pliku val, do write-ahead loga, czyli po prostu rzeczy, które jeszcze nie zostały zapisane, nie zostały jeszcze zapisane w tych stałych blokach danych, ale już do nas przyszły i chcemy ich nie zgubić. Dlaczego to jest istotne? No, tych metryk są naprawdę olbrzymie ilości i przetwarzanie ich zajmuje więcej czasu niż po prostu odczytywanie ich. Więc żeby zbudować tutaj w jakiś sensowny sposób kolejkę, jest tutaj, zachodzi właśnie... Z,
zastosowany jest ten write-ahead log, aby te dane w razie czego można było przywrócić. To jest taka sama technologia, jak w większości baz danych możemy takie rzeczy spotkać. Te same dane, które trafiają do tego indeksu, są też zrzucane do takiego bloku, tak zwanego memory map chunks, czyli fragmentów pamięci zrzucanych na dysk, które w pewnym momencie po przekroczeniu odpowiedniej ilości danych staną się permanentnym blokiem na dysku i zostanie stworzony kolejny taki blok, do którego zapisywane będą nowe przychodzące informacje. No i te bloki, każdy taki blok ma taki, początkowo każdy taki blok zawiera w sobie dane z 2 godzin działania Prometeusza. W domyślnych ustawieniach oczywiście, tutaj to wszystko można stuningować, natomiast w domyślnych ustawieniach jest to blok dwugodzinny. I taki blok zapisywany jest na dysku. I katalog z danymi Prometeusza jest bardzo, ja bardzo lubię patrzeć na katalog z danymi Prometeusza, bo on ma w sobie taki urok, takie to wszystko jest opisane. Te hasze takie, dobra, te hasze akurat nie są specjalnie jasną kwestią, no ale w katalogu data mamy przede wszystkim takie katalogi właśnie pohaszowane, które reprezentują już stałe bloki danych, które Prometeusz zaczytał, zapisał na dysku. Tam mamy podkatalog chunks i w chunkach mamy takie kolejne numerowane pliki. Każdy z nich znowu przy domyślnych ustawieniach ma do 512 MB danych i do tych plików właśnie zrzucane są nasze metryki, które zaczytujemy w systemie. Istotne i ciekawe jest istnienie takich plików, które się nazywają plików, które się nazywa tombstones, które oznacza dane, które należy usunąć, bo znowu ilość operacji, które wykonujemy na danych w Prometeuszu jest na tyle duża, że nie wszystko dzieje się naraz, nie wszystko dzieje się atomowo, więc nawet jeżeli chcemy coś usunąć z Prometeusza, to od razu nie jest w rzeczywistości usuwane, tylko referencje do rzeczy, które chcemy usunąć, są umieszczane w tym pliku tombstones i przy następnej możliwej okazji zostaną one usunięte. Ale najważniejszym tak naprawdę elementem takiego bloku jest indeks, bo inaczej bez tego indeksu nie bylibyśmy w stanie kompletnie odczytać danych, które Prometeusz zapisał. No oczywiście inaczej niż wczytując wszystko, co mamy do pamięci i później przeszukiwaniu tego, co byłoby tragiczne pod kątem performance'u. Nasz indeks pozwala tutaj na znalezienie odpowiednich chunków, gdzie są na przykład metryki, które nas interesują, w przedziale czasu, który nas interesuje. I to jest właśnie to, co robi Prometeusz na samym początku, kiedy wykonuje queryę. Przeszukuje indeksy odpowiednich bloków, znajduje wszystkie dane, które są potrzebne i je zaczytuje. No i jak widać, jeżeli tych chunków, które musimy zaczytać, będzie bardzo dużo, to i pamięci, którą Prometeusz potrzebuje do wykonywania naszej takiej queryki, będzie potrzebne odpowiednio sporo. Co jeszcze tutaj jest istotne i za chwilę pokażę jeszcze jedną ciekawą sytuację związaną właśnie z tym write-ahead logiem, to jak ten log wygląda. Ten log ma cały czas rosnące numery pliczków, będą 0000001, 2, i tak dalej. Każdy z nich, znowu przy domyślnych ustawieniach, ma maksymalnie 128 MB. No ale co jakiś czas pojawiają się także checkpointy, no bo mamy ten log, do którego zrzucamy dane na bieżąco, ale te dane są w pewnym momencie trafiają również do bloków tych persystentnych na dysku, permanentnych, które przechowują nasze informacje. Więc co jakiś czas następuje takie przycięcie wali, które mamy na dysku, oznaczany jest tak zwany checkpoint z numerkiem, ten numerek mówi o ostatnim walu, który w tym checkpointie został wykorzystany i zostają tylko pliki wala nowsze niż ten nasz checkpoint.
Po co to jest? No oczywiście po to, żeby jednak to miejsce na dysku w pewnym momencie zwolnić i ten log nie jest nam cały czas potrzebny, bo w końcu te dane lądują w tych permanentnych blokach. Natomiast istnienie tego wala jest bardzo istotne i o tym jeszcze za chwilę. Dobrze. Teraz, wiedząc już o tym, jak zapisywane są dane, i wiemy, że odczytanie zbyt dużej ilości danych z dysku może spowodować zużycie bardzo dużej ilości pamięci, pamiętajmy, że jesteśmy w Kubernetesie i ustawiliśmy sobie jakieś limity dla naszego Prometeusza. No i nie oszukujmy się, myślę, że nikt nie chciałby, żeby jego system do monitoringu zużywał na przykład 16 giga RAMu. Zazwyczaj to są jakieś takie, wiecie, małe ilości, które przynajmniej tak każdy tak zaczyna. No ale niestety ktoś kiedyś odpali taką kuerkę jak ja i zamiast 14 tysięcy rzeczy, 14 tysięcy metryk odczyta 140 tysięcy metryk, a przynajmniej spróbuje, zanim Prometeusz zostanie ubity na amen przez out of memory killera. I co się stanie, kiedy pod Prometeusza zostanie ubity i będzie chciał powstać na nowo, no bo Kubernetes, wiadomo, będziemy chcieli go uruchomić ponownie. Tutaj wrzucam taki wycinek z logu startu Prometeusza. I tutaj jest taka ciekawa informacja, że Prometeusz odgrywa całego naszego wala z dysku. Wszystko, co mamy zapisane w write-ahead logu, zaczytuje z powrotem do pamięci. No i tu czasami jest pies pogrzebany, bo Prometeusz ma to do siebie, że kiedy pracuje na bieżąco i przechowuje tylko część informacji w pamięci, resztę sobie zrzuca do dysku, to nie potrzebuje aż tak dużo RAMu. Natomiast problemy zaczynają się, jeżeli na przykład bardzo dawno nie zrobił checkpointu albo serwer jest bardzo mocno używany i mamy bardzo dużo tych plików wal na dysku, kiedy Prometeusz startuje. Następuje zaczytanie tego wszystkiego do pamięci i bardzo często wpadamy tutaj w taką bardzo smutną pętlę, bo bardzo szybko Prometeusz zaczyna używać dużo pamięci, znowu dobija do tego limitu, który miał, znowu następuje ewikcja, czy out of memory kill, czy ogólnie nie dożywa do zakończenia tego procesu wczytywania wala. Następuje znowu restart, po tym restarcie znowu wczytuje te same pliki, znowu umiera i mamy problem. Bo jak żyć z takim Prometeuszem, który właśnie w takiej pętli restartów utknął? No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Sposoby, które można to rozwiązać, są... wydaje się proste, ale niestety nie zawsze osiągalne. No po pierwsze, możemy zwiększyć te limity Prometeusza na start. Nie? Możemy zwiększyć z 4 giga na 8 giga dostępną pamięć i liczyć, że się uda. Z 8 na 16, z 16 na więcej można próbować. Niekoniecznie się to musi udać, no i niekoniecznie musimy też mieć takie maszyny, na których tego Prometeusza wtedy utrzymamy, mimo tego, że ten limit będzie, tak? Niestety ten krok wczytywania wali w podstawowej konfiguracji Prometeusza jest nie do pominięcia w żaden sposób i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Oczywiście można też usunąć te pliki z dysku, tylko musimy się liczyć z tym, że może to się wiązać ze stratą danych, bo o ile część z tych plików prawdopodobnie już gdzieś została zrzucona do indeksów, tylko nie została jeszcze usunięta, o tyle no, na pewno nie będą to wszystkie. Część z tych plików na pewno przechowuje dane, które jeszcze w Prometeusie nie zostały zapisane i trzeba pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na rozwiązanie, które działa zawsze, tutaj nie oszukujmy się, usunięcie tych plików zawsze powoduje, że ten serwer w końcu wstanie, no ale możemy stracić całkiem sporo informacji, całkiem sporo danych, no i warto to traktować jako ostateczność. Kiedy już nam się uda ten serwer podnieść i on faktycznie
zaczyta te wszystkie wale, będzie z powrotem działał, będzie wczytywał nowe metryki, będzie można wykonywać querki. Warto odpowiednio wyskalować zasoby tego serwera Prometheusa. Do tego jako pierwszy krok można wykorzystać kalkulatory dostępne online, linkuję tam później do jednego z nich, które na podstawie ilości metryk, kardynalności metryk, wielkości, jakby to na, wielkość, fizycznej wielkości danych, które w tej metryce przechowują, czyli na przykład ilości znaków w naszych etykietkach i tego typu rzeczy, buduje nam model, ile pamięci powinniśmy mieć w naszym Prometeusie, żeby to wszystko działało. W dalszym kroku możemy też, obliczając czy szacując liczbę metryk, które zaczytujemy i szybkość, w jakiej zaczytujemy te metryki, również możemy dodać odpowiednią ilość pamięci, którą potrzebujemy do działania Prometeusza, i po dodaniu tego wszystkiego pomnożyć jeszcze przez najlepiej 1,5, żeby nam właśnie Prometeusz nie umarł, wczytując wala po restarcie. No i co? Można też tuningować parametry tego Write-Ahead loga i tego, w jaki sposób te pliki są zapisywane, przetwarzane, zrzucane do bloków. No tak jak mówiłem, te wartości, czy to liczbowe, czy czasowe, które wymieniałem, to są wartości domyślne i niekoniecznie są one najlepsze w każdej sytuacji. Dlatego też pytałem o to, czy ktoś zarządza serwerem Prometeusza, bo prawie nigdy nie jest tak, że te parametry domyślne zostają i wszyscy są zadowoleni. Zazwyczaj trzeba troszeczkę sobie z tym pokombinować. Natomiast jest taka ciekawostka, która niekoniecznie pomoże w momencie, kiedy proces jest zabity, ale na przykład pomoże w przypadku restartów Prometeusza. Jest taka opcjonalna funkcjonalność Prometeuszu, czyli robienie snapshotu pamięci podczas wyłączania Prometeusza. Oczywiście potrzebuje to sporo miejsca na dysku, żeby po prostu zrzucić wszystko, co jest w tym momencie w pamięci. Natomiast plusem jest to, że przy starcie Prometeusza nie ma już tego elementu odgrywania całego wala z dysku, ponieważ po prostu wrzucamy to, co było w pamięci, z powrotem do pamięci z dysku. Jest trochę szybciej i jest troszeczkę łatwiej. Chciałbym tylko, o właśnie, jeszcze powiedzieć o retencji i zagęszczaniu danych, czyli compaction. Bo jak powiedziałem, dane, które są zaczytywane, są zapisywane do tych plików memory mapped chunk na dysku, a następnie stają się blokami. No te bloki początkowo mają wielkość 2 godzin. No ale z racji tego, że Prometeusz odczytuje metryki w sposób nie do końca jednostajny czasowo. Może być tak, że metryki, które dostajemy, przychodzą gdzieś na zakładkę. Coś przyszło wcześniej, coś przyszło później. Może być tak, że niektóre metryki gdzieś tam nam się powtórzą. Więc te bloki, które powstają po prostu ze zrzucania danych, które dostajemy, nie do końca są zoptymalizowane pod kątem na przykład zajętości miejsca na dysku. Zatem w miarę upływu czasu starsze bloki, które przechowują dane, są łączone w większe bloki, które usuwają duplikaty danych, usuwają dane, które na przykład zostały już oznaczone jako do usunięcia w plikach Tombstone. Natomiast minusem tego wszystkiego jest to, że takie bloki stają się większe, więc odczytanie danych z nich również będzie trwało troszeczkę dłużej, będzie to mniej wydajne niż świeże bloki przechowujące dane z 2 ostatnich godzin, co zatem będzie powodować spadek wydajności zapytań, które korzystają z danych starszych. Tak? Czyli dlatego między innymi to jest istotna sprawa, querka dla 7 dni działa, dla 14 nie działa. Dlaczego? To może być jeden z kolejny z powodów. Co jest istotne, to takie bloki po zrzuceniu na dysk są już niezmienne.
czyli stworzenie nowego, czy tak jakby połączenie, to co tutaj mówię, nazywam łączeniem bloków, to tak naprawdę stworzenie nowego bloku obok tamtych dwóch, a dopiero następnie usuwane są te dwa bloki, które zostały połączone, na przykład. To jest, dwa bloki to jest pewnego rodzaju uproszczenie, bo cała procedura tego merge'owania, łączenia jest dosyć złożonym algorytmem, ale obrazowo to powinno wystarczyć. Co, zatem w czasie tego łączenia tych bloków jest pewien moment, kiedy zużywamy na przykład dwa razy więcej miejsca na dysku na te konkretne dane, no ale chcemy, to jest tymczasowe, po czym te stare bloki zostają usunięte. Jak już wspominałem, rzeczywiste usuwanie danych z dysku następuje podczas przepisywania tych bloków, czyli jeżeli blok jest, dane są oznaczone do usunięcia, to przy przepisywaniu po prostu znikną. Nie będzie ich więcej. Po usunięciu starego bloku zostaną one faktycznie bezpowrotnie usunięte z dysku. Jeżeli blok po przepisaniu tych danych staje się pusty, jest oznaczony jako do usunięcia. Może się tak zdarzyć, jeżeli wszystkie dane w danym bloku są już oznaczone w tym stronie do usunięcia. No i przede wszystkim domyślna retencja w Prometeusze jest oparta o czas, czyli tak totalnie domyślnie, to jest 14 ostatnich dni. Oczywiście można to skonfigurować w dowolny sposób, ale co jest ciekawe, można ją również skonfigurować w zależności od przestrzeni na dysku, którą chcemy zajmować naszymi metrykami. Oczywiście to można sobie na jakimś takim demo systemie postawić, tak, który chcemy, żeby działał, a niekoniecznie chcemy, żeby tam były jakieś wartościowe rzeczy. Natomiast raczej nie kojarzę case'ów, w którym rzeczywiście chcielibyśmy produkcyjnie używać ograniczenia przestrzeni czy retencji danych w oparciu o zajętą przestrzeń na dysku. No dobrze, no z czego w gruncie rzeczy wynikają te problemy? Prometeusz, poza tym, że jest silnikiem do zaczytywania metryk i do generowania alertów, jest również bazą danych. I o tym bardzo często użytkownicy Prometeusza zapominają, bo jest on skonstruowany tak, że przyjmie właściwie wszystko. Ma bardzo wiele mechanizmów, które pozwalają na spowalnianie pobierania metryk, ale jednocześnie zapewniając, że te metryki w końcu do systemu dotrą, są zrzucane do dysku, czekają na swoją kolej i tak dalej, ale generalnie dane nie są tracone, więc w dużym skrócie wrzucić można wszystko do Prometeusza, natomiast bardzo często problem zaczyna się, kiedy chcemy z tych danych skorzystać. I tak jak wszystkie bazy danych, Prometeusz wymaga odpowiedniej higieny. Dbanie o kardynalność metryk jest bardzo istotnym elementem tutaj tego wszystkiego. Przede wszystkim nie bójmy się zrzucać metryk, prawda? Bo to nie jest tak, po raz kolejny powiem, jeżeli gdzieś te metryki się pojawiają, jakaś aplikacja je generuje, to nie znaczy, że my na pewno musimy je wrzucić do naszej bazy danych. Możemy je po prostu zdropować i powiedzieć, nie, to mnie nie interesuje i tyle. To nic strasznego, naprawdę. Ale to wymaga już bardzo często działającego systemu. Niektóre z tych rzeczy jest bardzo ciężko przewidzieć. Trzeba się prawdopodobnie ze dwa razy wywrócić z tym całym systemem, żeby zacząć to wszystko prostować i żeby to wszystko nabrało pewnej płynności w działaniu. Istotne jest też to, że Prometeusz jest bazą danych, wymusza i powoduje też, że musimy w odpowiedni sposób go skalować. No ale problem jest taki, że Prometeusz dobrze skaluje się tylko wertykalnie. Jeżeli chcielibyśmy skalować Prometeusza horyzontalnie, czyli dostawiać kolejne instancje, to kończymy z kilkoma instancjami Prometeusza, które najczęściej robią to samo. Oczywiście. Można przeprowadzić pewnego rodzaju sharding, czyli zapewnić, że kolejne instancje Prometeusza będą wykorzystywać tylko, będą odczytywać na przykład tylko określone grupy metryk, tak jak wspominałem już przy okazji kardynalności,
ale efektywnie problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy wykonać jakąś QR-kę z tych serwerów. I tutaj pojawiają się kolejne komponenty, które mapują czy wykonują takie wstępny przesiew tego, gdzie konkretne żądania powinny iść do którego serwera, ponieważ konkretne serwery zawierają konkretne metryki. I oczywiście jest to możliwe, można to robić, ale jak ja wspominałem, lubię proste rozwiązania. I tutaj najprostszym rozwiązaniem niestety w przypadku Prometeusza jest urosnąć Prometeusza. I ciekawostką, może taką śmieszną rzeczą, którą znalazłem, jest taka fajna ilustracja, która pokazuje, jak się skaluje Prometeusza. Można sobie wyskalować wertykalnie do dużego serwerka, można sobie postawić więcej małych serwerków, ale jak chcemy sobie zrobić sharding i skalowanie horyzontalne Prometeusza, to dostajemy taki worek kotków. Każdy Prometeusz będzie miał coś innego i korzystanie z tego wcale nie jest takie proste. Czyli w dużym skrócie, jeśli chodzi o problemy skorzystania z Kubernetesa i dlaczego Kubernetes jest do bani, to przyznaję, że to był taki trochę, nie chcę powiedzieć clickbait, ale visit bait, że monitoring jest do bani. Do bani jest to, że nie myślimy troszeczkę o tym, co robimy i nie zastanawiamy się nad tym, jak odpowiednio korzystać z narzędzi, które mamy dostępne, bo tak jak mówię, Prometeusz przyjmie wszystko właściwie, natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy chcemy z tych danych skorzystać, a monitoring tylko po to, aby te dane gdzieś tam były i nie można było je odczytać, niespecjalnie ma sens, może wtedy trzeba pomyśleć o innych rozwiązaniach. Natomiast co dalej? Jeżeli chcielibyście troszeczkę więcej zrozumieć na temat tego, jak Prometeusz działa pod spodem, i w jaki sposób te różnego rodzaju mechanizmy ze sobą współgrają i dlaczego to wszystko jest takie złożone, a nie mogłoby być prostsze. Ja bardzo polecam blog Robots Perception. To jest blog współtwórcy Prometeusza. I on tłumaczy naprawdę bardzo wiele zagadnień odnośnie tego, jak Prometeusz działa, co tam się dzieje pod spodem i dlaczego to nie jest wszystko takie oczywiste. A jeżeli chcemy iść tak dużo dalej, to może troszeczkę wybiegam w przód tutaj tymi informacjami, ale jak wspominałem, korzystamy z Prometeusza głównie, jeżeli interesują nas metryki w dosyć krótkim okresie przydatności. Natomiast jeżeli chcemy te metryki zbierać długo i długo je analizować, myślimy tutaj o przechowywaniu tych danych przez dłuższy czas, warto rozejrzeć się za rozwiązaniami, które właśnie do tego służą, czy są pewnego rodzaju rozszerzeniem idei Prometeusza. Chyba najpopularniejszymi sposobami na przechowywanie metryk z Prometeusza i korzystanie z Prometeusza na większą skalę są takie narzędzia jak Cortex, Mimir i Thanos. I wtedy, jeżeli korzystamy z narzędzi, które służą do przechowywania danych długoterminowo, warto też się zainteresować narzędziami, które jedynie zaczytują dane, a nie zajmują się przechowywaniem, bo jednak rozwiązania dedykowane zazwyczaj są lepsze niż rozwiązania takie do wszystkiego. Zatem podział naszego monitoringu na system, który dobrze przechowuje dane, który łatwiej odpytywać o te dane, szczególnie historyczne, oraz na system, który metryki zbiera z naszych workloadów, jest bardzo polecanym podejściem i to naprawdę działa. W związku z czym zostawiam Was z taką myślą, żeby Wasz monitoring nie był do bani. Warto pamiętać o tym, że tam pod tym smutnym systemem do monitoringu jest mała baza danych, którą też trzeba kochać. Dziękuję.
macie jakieś pytania może? Proszę. Czy jest jakieś narzędzie, które pozwala określić, które zapytania zajmują najwięcej czasu albo najwięcej pamięci wymagają? Tak. Prometeusz sam z siebie ma opcję Query Log. Można po prostu po włączeniu tej opcji wszystkie zapytania mogą być logowane. Wtedy jesteśmy w stanie w ogóle sprawdzić, jak te zapytania, ile czasu one trwały i tak dalej. Jesteśmy też w stanie na przykład zobaczyć aktywnie trwające zapytania. Nie mam tutaj działającego Prometeusza u siebie na laptopie, żeby to pokazać, ale generalnie jest to możliwe i co więcej, Prometeusz sam generuje bardzo dużo metryk, które też mogą pozwolić na zrozumienie właśnie, które metryki, czy kiedy te metryki zajęły więcej czasu, przekroczyły na przykład timeout i tak dalej. I oczywiście to jest troszeczkę taki wyścig, nie? Jak ktoś odpala tą kuerkę, ona się nie uda, w międzyczasie patrzysz, o faktycznie jest jakaś kuerka, która tutaj wyspajkowała, no to patrzysz, co to jest za kuerka, znajdujesz, co to się wydarzyło i faktycznie w ten sposób jesteś w stanie dojść do tego, co tam się wydarzyło. Ale tak, da się to zrobić i no i faktycznie czasami trzeba, nie? Bo nie zawsze wiadomo, co się stało, a Prometeusz się zresortował, nie? Na przykład. Okej, jeżeli pozwolisz, chciałam się zatrzymać na chwilę przy tym shardingu. Możesz na przykład powiedzieć parę takich best practice, jak w ogóle podejść do tematu shardowania tej bazy? Przede wszystkim to ja tego nigdy nie robiłem na żywo. Nie będę tutaj czarował, dlatego że no, jakoś nie przekonał mnie sam proces tego, jak to wszystko wygląda i po wprowadzeniu shardingu, tak jak mówię, sharding jest łatwy do wprowadzenia przy zapisie, jest bardzo trudny do odczytu. Żeby odczytywać odpowiednio te dane, mamy dodatkowy system, który będzie to wszystko koordynował i będzie odczytywał dane z odpowiednich miejsc, żeby tą kuerkę ostatecznie dla nas wyrenderować. Natomiast najczęściej z tego, co się orientuję, to po prostu wybieramy sobie jakąś metrykę na podstawie której, czy na przykład etykiet, na podstawie której haszujemy i do odpowiedniego z serwerów te dane trafiają. Wtedy jest to w pewien sposób uniwersalne, czy może zrównoważone, bo jeżeli podejdziemy do tego, że na przykład, tak jak wspomniałem, namespace od A do F i reszta do drugiego serwera, no to wiadomo, że to niekoniecznie będzie dobrze zbalansowane, tak? Nie potrafię powiedzieć wprost, jak to dokładnie rozwiązać, natomiast no, da się to zrobić, tylko pytanie, czy koszt jest warty tego, nie? No generalnie do tego to się sprowadza. Najczęściej to jest tak, że mamy jakieś zgrupowanie po konkretnych metrykach, tak właśnie. No. Ja mam pytanko. Korzystałeś może z Managed Promka na GCP albo na jakimś innym serwisie? Okej. Okay. Pytam, bo nasz promek ciągnie 100 giga RAMu, więc jakby szukamy różnych rozwiązań. No tak. Znaczy nie korzystałem, ale myślę, że tutaj warto, niektóre z tych rzeczy, o których tutaj mówiłem, i tak można zastosować, nie? Można sprawdzić, co tam się właściwie dzieje. I właśnie na tym blogu, do którego linkowałem, jest ten kalkulator, o którym wspominałem, który mówi, ile powinien zużywać nasz Prometeusz, znając ilość metryk, znając wielkość tych metryk i tak dalej. Polecam sobie spojrzeć na to. I bardzo ciekawe jest też to właśnie, które parametry, tak jakby parametry wejściowe do Prometeusza, danych wchodzących do Prometeusza wpływają najmocniej na zużycie pamięci. Bo tego jest naprawdę bardzo dużo i warto sobie to zamodelować, zobaczyć, na co w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, w jaki sposób można zaatakować ten problem tego dużego wykorzystania pamięci. Ja mam pytanie, nie do końca związane z prezentacją, natomiast z Prometeuszem, tak? Czyli często, co jakiś czas spotykamy się z
spotykamy timeouty i w tym momencie, że nie może się dobić i mam opóźnienia. I jak patrzysz w zużycie RAM-u, zużycie procesora, to nie jest problemem. Natomiast później muszę na wszystkich alertach używać, że jeśli nie ma danych, to zachowuj poprzedni stan, bo to jest dość regularne i to nie jest nawet w wyświetlaniu, to nie jest w SQL-ach, tylko baza danych przez noc sobie, czy baza danych, no Prometeusz, Grafana na tym lecą i rano dostaję ileś alertów, że nie mogło się dobić. Mhm. Wiesz co, to jest dosyć, wydaje mi się, złożony problem. Niedawno też walczyłem z podobną rzeczą, więc jeśli chcesz, to możemy porozmawiać po prezentacji. Może to będzie coś, co będę w stanie tutaj podpowiedzieć. Natomiast rzeczy, które tam mogły pójść nie tak, jest tak dużo, że to może być ciężko bez, że tak powiem, dotknięcia systemu i pobawienia się, popatrzenia, co tam się dzieje, ale mówię, możemy porozmawiać po prezentacji i może coś podpowiem. Chętnie, dzięki. A to może coś podpowiesz tak o głowie, co mogło pójść nie tak z tych wielu rzeczy? Co mogło pójść nie tak? Ja na przykład ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że problemem był nie sam Prometeusz, a problemem były eksportery, które... Prometeusz, jak zaczytuje metryki, to on ma taki swój timeout dla każdego żądania, które wykonuje pod jakiś konkretny endpoint. Ma timeout, nie wiem, jeżeli zaczytuje metryki co 30 sekund, to zazwyczaj ten timeout jest domyślnie około 15 sekund, nie? I okazuje się, że Node Exporter, też wspominany tutaj już kilka razy, na pewnym hardware'ze timeoutował przy renderowaniu metryk związanych z siecią. Nie timeoutował zawsze, dlatego że renderowanie tych metryk zajmowało między 14 a 16 sekund. Więc jak było na 14, to wszystko było ok, metryczki były, wszystko wydawało się, że jest w porządku, a potem pojawiały się przerwy, gdzie to trwało tą sekundę za długo. I wtedy właśnie mieliśmy dziury w monitoringu, tak? Wtedy alerty też piały, że nie wiadomo, co się dzieje, coś zniknęło i tak dalej. Więc to nie zawsze jest wina Prometeusza, nie? Być może tutaj w twojej sytuacji akurat jest problem z drugiej strony. Warto przeanalizować, czy to brakuje wszystkich metryk, czy brakuje konkretnych metryk, jeśli konkretnych, to z jakiego źródła. I czasami tą analizę trzeba też wykonać od drugiej strony, a przede wszystkim warto patrzeć w logi Prometeusza i warto patrzeć w informacje. W UI-u Prometeusza możemy zobaczyć sobie wszystkie targety, które Prometeusz nam skanuje. Jeżeli coś dzieje się nie tak z którymś konkretnym targetem, to bardzo często tam jest jakaś informacja, ostatni log tego, co poszło nie tak. I tam to jest pierwsze miejsce, w którym się dowiaduje, że właśnie na przykład ten eksporter timeoutuje. I dopiero wychodząc od takich informacji można próbować zrozumieć, co właściwie dzieje się nie tak. I ja jestem wielkim miłośnikiem czytania logów, tak w ogólności, nawet bardziej niż oglądania metryk. To jest oczywiście naiwne założenie, że aplikacje logują, ale no większość sensownych rzeczy, z których korzystamy w Kubernetesie, pisze dużo więcej niż nam się wydaje. I czasami po prostu czytając te logi, czytając eventy, jakieś problemy, które są gdzieś raportowane krok po kroku, jesteśmy w stanie dojść do tego, co się wydarzyło szybciej niż patrząc na metryki. Nie? Metryki bardzo często są symptomem. Nie? Mamy jakiś, poleciał jakiś timeout, więc tutaj nie pojawiła się jakaś metryka, ta metryka się nie pojawiła, więc pojawił się jakiś alert, coś tego typu, ale to nam nie mówi o tym, nie mówi nam logicznie, co się wydarzyło pod spodem. A logi jak są.